To jest reupload filmu o torowisku zachodnim z sierpnia 2023. Warszawska średnica 2050. Witam Was tutaj, Czesiczem Avizonosz i zapraszam Was ponownie na torowisko zachodnie Warszawy Zachodniej. Ponownie, bo w sierpniu już widzieliście ten film, tylko trochę inaczej. Teraz powiem Wam, jak to wyglądało dokładnie tak samo, bo tamten film musiał zniknąć. Natomiast co ważne, tutaj zobaczycie, co się działo jeszcze na sam koniec sierpnia, kiedy rozkład jazdy nowy nie obowiązywał, kiedy pociągi nie jeździły po wszystkich tratach w tym miejscu, kiedy były zamknięte jeszcze perony 4 i 5, kiedy nie jeździły też pociągi po warszawskiej średnicy i kiedy pociągi nie jeździły tutaj i cały czas w sumie nie jeżdżą. Tym tunelem, który zjeżdża na dół, czyli po obiekcie MZ3, w przyszłości będą jechać pociągi z dużą prędkością, bo tędy będzie się zaczynać w tym miejscu od Warszawy Zachodniej KDP. KDP, czyli kolej dużych prędkości w kierunku Łodzi i w kierunku oczywiście też przez Centralny Port Komunikacyjny, jeżeli powstanie. Co ważne, w tym miejscu mamy wlot do tych tunelów, jednego i drugiego, aby pociągi mogły pojechać dwutorowo w dwóch kierunkach z dużą prędkością. Natomiast ważne, same obiekty powstają, natomiast torowisko będzie się kończyć mniej więcej w tym miejscu. To co to oznacza? Oznacza to, że nowe tory nie będą wstawione do nowych obiektów, tylko i wyłącznie będzie pustka technologiczna, podobnie jak przy tunelu tramwajowym, tak aby w przyszłości, jak już będą faktycznie powstawać te odcinki, można to było bezproblemowo wybudować, bez konieczności wstawienia nowych rozjazdów i budowania nowych obiektów na całej Warszawie Zachodniej. W skrócie, torów nie będzie, ale będzie pustka i w przyszłości będzie to można wykorzystać, jak powstanie już tunel pod warszawską Wolą i Bemowem tutaj na Odolanach, bo tędy pociągi mają wyjeżdżać w kierunku Ożarowa Mazowieckiego, bo tam też będzie wylot z tunelu. Na razie natomiast mogę Wam opowiedzieć o tym, że na obiekcie MZ2 po drugiej stronie PKP PLK aktualnie przygotowuje dla nas niespodziankę. W kolejnym miesiącu pewnie już ją zobaczymy, natomiast faktycznie tam pojawia się coś nowego. Przy okazji w tym miejscu mogę pozdrowić PKP PLK, jak i również Partner of Promotion, no i oczywiście Budimex. Natomiast co ważne, lecimy dalej, bo tutaj dalej możemy zaobserwować nowy wiadukt, właściwie wzmocniony obiekt, który tutaj jest, z nową ścianką. To tędy już aktualnie pociągi jadą w kierunku Radomia, z Warszawy Zachodniej, po tym nowym obiekcie, jak i również oczywiście po tym dużym obiekcie stalowym, który się znajduje na górze. Natomiast tędy pociągi mogą wjechać na te nowe perony, które zostały oddane do użytku bez konieczności przejeżdżania przez całe torowisko, w skrócie z lepszą przepustowością. I właśnie po tym torze mogą pociągi wjechać bezpośrednio na nowe perony, czyli na peron, znaczy na nowe perony, na jeden nowy peron, właśnie na peron czwarty. Na razie tylko i wyłącznie po tym torze mogą wjechać, ale to jest oczywiście już jakaś zmiana na plus, więc w przyszłości będzie tylko i wyłącznie coraz to lepiej. W przyszłości docelowej oczywiście stąd pociągi będą wjeżdżać na peron trzeci i peron drugi, natomiast na razie te perony są aktualnie całkowicie przybudowane i zrównane są z ziemią, a właściwie są wyrównywane jeszcze z ziemią. W tym miejscu z kolei mamy obiekt M01, czyli ten największy, najciekawszy obiekt stalowy na Warszawie Zachodniej, który w tym miejscu powstał. No chyba, że kogoś bardziej interesuje kładka. Natomiast co ważne, w tym miejscu jest na nim zamontowany rozjazd, który właśnie od nowego rozkładu jazdy od początku września jest już wykorzystywany. Aktualnie pociągi przejeżdżają, czy to już aktualnie po obiekcie MZ2, czy właśnie teraz po tym rozjeździe MZ1, gdzie mogą po prostu skręcić. To jest też zupełna nowość. I też co ważne, wszystkie tory, które tutaj widzicie na dole, są już aktualnie wykorzystywane. Nie ma właściwie żadnego toru, pomijając te skręcające w kierunku peronów 2 i 3. Pomijając te tory, wszystkie tutaj już są aktualnie użytkowane. Co to oznacza? Oznacza to, że tylko i wyłącznie ten tor najbardziej na lewo jest aktualnie wyłączony z użytkowania, ponieważ on prowadził tylko i wyłącznie do peronów 2 i 3. Więc po prostu w dużym skrócie jest teraz całkowicie wyłączony i na częściowym odcinku jest aktualnie przebudowany. A tutaj na końcu znajduje się Warszawa Włochy, gdzie też aktualnie jest przebudowany wiadukt ulicy Globusowej. Po prawej stronie możecie go zobaczyć. Tam ostatnio się trochę dzieje. Jak mogę, to oczywiście Wam coś tam pokazuję, co się tutaj w tym miejscu się dzieje.
Chociaż oczywiście specjalnych filmów z warszawskich inwestycji o tym wiadukcie nie robię, choć może by się przydało, ale na to niestety już czasu nie mam. Przy okazji ciekawostka, w tym miejscu aktualnie kończy WKTK swoją trasę. Warszawa Reduta Ortona. Udało się ostatecznie wprowadzić specjalne autobusy ZKA WKTK w porozumieniu z ZTM-em, tak aby jeździły na trasie wyłączonej aktualnie WKTK od Alei Zamojskiej do Dworca Centralnego. To jest oczywiście duża zaleta, że jednak jest komunikacja zastępcza, natomiast tutaj jest ustawiony tymczasowy rozjazd i pociągi tutaj w godzinach czy co te 30 minut dojeżdżają. To jest oczywiście bardzo rzadko, WKTK przez to mocno ucierpi, pewnie większość pasażerów z Grodziska będzie już jeździć po prostu teraz kolejami mazowieckimi, więc no cóż, no taka szkoda. Dobra, ładna, piękna kolej, ale niestety przez przebudowę aktualnie zachodniej i przebudowę niedługo średnicy mocno straci na pasażerach. Co jest smutne, ale no szkoda, że nie udało się jakoś zwiększyć tej częstotliwości albo chociaż puścić w jakiś sposób objazdami. Chociaż w sumie nie dałoby się zbytnio tego zrobić, bo WKTK broni się jak może, żeby nie wjeżdżać na pewno na żadne tory PKP. Przy okazji tutaj macie Todowisko Zachodnie, Warszawę Zachodnią, jak chcecie się dowiedzieć więcej, że tu macie Warszawę Zachodnią stację, jak chcecie się dowiedzieć więcej o tej stacji, co tu się działo w ostatnim czasie i co się cały czas dzieje, to macie do tego do film do ostatniego właśnie z tego miejsca. Tymczasem to by mniej więcej tyle z tego filmu. Co ważne, tutaj lecimy teraz nad torem, który jest też w kierunku Warszawa Czyste. Na nim w trakcie tego materiału, jak było nagrywane, była rozwieszona nowa sieć trakcyjna. Aktualnie ona już wszędzie jest. Z tego co wiem, pociągi na razie jeszcze po tym torze nie jeżdżą, ale mogą właściwie w każdej chwili, bo on jest już prawie całkowicie gotowy i oddany do użytku. Także pociągi, jeżeli by miały takie zapotrzebowanie, to oczywiście mogą już z tego toru skorzystać. Także taka ciekawostka, jeżeli ktoś z Was był ciekawy, czy tędy już pociągi mogą pojechać. Tymczasem, jeśli taki film Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej tych materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. Kolejne normalne filmy z Warszawy Zachodniej, a nie jakieś reuploady, pojawią się w drugiej części września, gdzie zobaczymy sobie, jak tam rozbiórka nowych peronów i co tu się dzieje na Todowisku Zachodnim, czy cały czas jakieś prace trwają. A tu macie właśnie pracę sieciowców, którzy aktualnie rozwieszają nową sieć trakcyjną na nowych słupach od sieci do trakcyjnej oczywiście. No i tutaj też jeszcze widać, że tory całkowicie nie były podbite, ale tak jak mówię, te ujęcia są już sprzed ładnych kilkunastu dni, więc tu wszystko mogło się zmienić. Tymczasem do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Dzisiaj jeszcze zobaczycie najprawdopodobniej wiadukt na granicy Piastowa i Pruszkowa i w kolejnych dniach WKTK, Rokitno, gdzie się prace skończyły. Trochę tych informacji w najbliższym czasie będzie. Cześć!